Witajcie, dzisiaj będziemy testować wyrzynarkę taśmową do drewna. Wyrzynarkę tą spotkałem w Kauflandzie, postanowiłem ją zakupić, bo cena wydawała mi się dość atrakcyjna. Urządzenie te kosztowało niecałe 400 zł, dokładnie 399,90 groszy. Tak więc za taką sumę kupiłem to urządzenie. Ostatnio zacząłem bawić się troszeczkę w obróbce drewna. Dlatego też potrzebna byłaby mi taka maszyna, no i postanowiłem ją kupić. Dlatego też rozpakujemy sobie ją, zobaczymy, jak to wygląda, jak z jakością wykonania, no i zobaczymy, jak to będzie ciało. Karton jest już otwarty, tak to wygląda, ładnie zapakowane w styropianach. Za chwileczkę wszystko sobie powyciągam, uzbroję ją i będziemy sobie testować. OK, urządzenie mam już wyjęte z opakowania, nic mi tutaj nie zostało, wszystko jest wyjęte. Maszyna, którą widzicie tutaj, tak wygląda. Z drugiej strony mamy silnik, kabel, jakieś pokrętła, pewnie do naciągania. Za chwileczkę sobie to rozkminimy, o co chodzi. W zestawie było takie plastikowe urządzenie do popychania ciętego materiału. Tutaj mamy jakiś liniał, którą przykręcamy, po którym możemy prosto prowadzić. Tutaj jeszcze nie wiem, ale podejrzewam, że jest jakiś śrubokręt i klucz serwisowy. Instrukcja obsługi. No i mamy tutaj blat roboczy, który musimy przykręcić na swoje miejsce. Za chwileczkę wszystko skręcę i odpalimy sobie tą maszynę. OK, zanim to skręciłem, postanowiłem zajrzeć do środka. Tak to wygląda w środku. Co prawda żadna filozofia. Dwa koła pasowe, można to tak nazwać, po których prowadzona jest taśma. Ten brzeszczocik nasz cały tak wygląda. Na kołach jest taka guma założona, żeby się nic nie ślizgało. No i cała nasza konstrukcja. Tutaj co do tej prowadnicy, no to troszeczkę będzie trzeba pobawić się i pewnie wyregulować, bo widzę, że wszędzie są tutaj takie duże luzy. Nie dochodzi tutaj na przykład do tego łożyska brzeszczot. Nie wiem, czy powinien, ale wydaje mi się, że powinno się na tym wspierać, bo inaczej tą taśmę przepchniemy na koniec i nam zsunie się, zjedzie. Tak więc mamy tutaj parę imbusików, którymi musimy tutaj wyregulować. Tutaj mamy pokrętło, którym regulujemy wysokość tutaj naszego, widzicie, tutaj podnosimy i opuszczamy w zależności, jaki gruby materiał będziemy ciąć. Tutaj mamy śrubkę kontrującą, którą przykręcamy, żeby się to nam wszystko tutaj usztywniło. Tak, tak to wygląda. Silnik dużej mocy nie jest, bo ma 450 W, tak więc nie jest zbyt dużo. Ale zobaczcie, tu jakiś, właśnie teraz mi się przypomniało, bo patrzyłem na opakowaniu, jest 350 W na opakowaniu, a na silniku, na tabliczce znamionowej, a nie, czekajcie, źle spojrzałem, jest 350, 450. 350 jest 2, 20 minut, 450 to też jakiś znowu myk. Pewnie 20 minut pracy i nic więcej, bo ta maszyna, te silniki w tych maszynach są dość, szybko się przegrzewają. No i pewnie stąd tutaj to ta informacja. Dobra, nieważne, zobaczymy, skręcimy sobie teraz tak, jak to powinno być. Postaram się to jakoś wyregulować. Zajrzę może jeszcze w instrukcję, co oni tutaj mądrego napisali, czy pokazali, jak to regulować. Wszystko jest ładnie opisane, ale tym was już nie będę zanudzał. Ja sobie to wszystko sprawdzę, ewentualnie powiem później, jak to wykonałem i co tutaj poprawiłem. Wyregulowałem to wszystko, powiem wam, jak to zrobiłem. Tutaj
Widzicie, była znacznie większa przerwa. Zrobiłem tylko taką minimalną przerwę pomiędzy tutaj tymi dystansami a naszą taśmą tnącą. Przedtem był bardzo duży luz, co na pewno by wpływało na jakość cięcia. Łożysko, które się tutaj znajduje, po które się wspiera i przesuwa się nasza taśma, również zbliżyłem do tego, żeby było jak najbliżej. Tak więc tutaj to wyregulowałem. To samo zrobiłem w tej sytuacji. To łożysko przesunąłem do tej taśmy. Tak samo tutaj w środku też. Też zniwelowałem ten luz. No dobra, tutaj co wam mogę jeszcze powiedzieć? Napisane w instrukcji było, żeby przed uruchomieniem kręcić tutaj troszeczkę tym i zobaczyć, czy ta taśma nie spada, bo jak będzie tutaj krzywo koło któreś naciągnięte, no to wtedy może ta taśma się zsuwać. Tu jest od tego odpowiedzialne, jest chyba tutaj to pokrętło, którym naciągamy i regulujemy. Tak więc to należy wykonać przed uruchomieniem. Tak naprawdę tutaj jest już wszystko wykonane. Zakładam sobie stół roboczy i włączymy tą maszynę. Urządzenie mam już zmontowane. Przykręciłem blat, tylko zastanawia mnie tutaj położenie tego blatu. Nie wiem, czy będzie to widać. Myślę, że widać. Zobaczcie, blat jest ze skosa. Nie wiem, czy to jest tak musi być, czy to jest po prostu zgięte. Tutaj nie ma żadnej regulacji w tą stronę, jeśli chodzi o jakieś kąty. Sorry, tu wam pokażę o jakieś kąty. Wszystko jest przykręcone tak, jak należy, a blat pochylony jest ze skosa. Co prawda nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale gdy będziemy chcieć dociąć deskę idealnie prosto, no to ona będzie, jeżeli nie będziemy jej docinać do końca, oczywiście jakiś rowek, to będzie nam pod skosem. Ale myślę, że wezmę sobie to, dognę do prostego, tak jak powinno być. Tak więc no to już jest krzywe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nigdy nie pracowałem na takiej maszynie i nie wiem dokładnie, jak to powinno być, ale na moją logikę powinno być to prosto. Dobra, włączymy ją, zobaczymy, jak to pracuje. Włączone do prądu, odpalamy. Tak to pracuje. Spróbujemy sobie teraz przeciąć jakąś deskę. Jest to deska błazeryjna, grubości około 1 cm. Idzie jak masełko, sami widzieliście. Bardzo fajnie poszło. Zobaczymy teraz, jak z wykrawaniem jakichś, nie wiem, okrągłych elementów, jak to się naddaje. Zobaczymy, mam tutaj coś takiego. Odrysujemy. Dobra, mamy takie kółeczko. Spróbuję je na tym wyciąć. Z góry wam mówię, że pierwszy raz na takim czymś pracuję. Proszę się nie śmiać. Że nawet fajnie to idzie. Oczywiście tutaj dokładność cięcia, no to już jest zadanie operatora, bo po prostu trzeba się troszeczkę na tym nauczyć,
Ale z tego, co ja widzę swoim amatorskim okiem, to dosyć dobrze się to prowadzi. Taśma mi tutaj nigdzie nie ucieka. Wiadomo, to się gdzieś tam troszeczkę nadaje, dlatego też trzeba to wszystko wyczuć. Ale jak widzieliście, taki okrąg bez problemu dało radę wyciąć. Zobaczymy. To jest co prawda duży promień. Zobaczymy, jakbyśmy spróbowali wyciąć coś takiego. Wytniemy takie kółeczko, spróbujemy wyciąć średnicy gdzieś 3 cm. Niestety, jeśli chodzi tutaj o wycinanie takiego promienia, no to już jest problem. Po prostu taśma jest za gruba i przekręca nam się tutaj to całe. Dlatego też trzeba nacinać i odcinać kawałki, żeby to wyciąć. No ale to jest logiczna rzecz. Grubość taśmy na to niestety nie pozwala. No co, no to by było na tyle chyba. Kąty, no to tam mi się wydaje, że to już bez mniejszego znaczenia. Chociaż w sumie możemy coś tutaj przeciąć. Ustawimy jakiś kąt. Dla testu. Ale mi się wydaje, że to już nic ciekawego nam tu nie pokaże. Nie pod kątem takim, jaki ustawimy. Na pierwszy rzut oka, co ja Wam mogę powiedzieć? Tnie w miarę przyzwoicie. Do takiej zabawy na pewno się przyda i na pewno będzie wykorzystane. Nie wiem, jak inne maszyny profesjonalne, to już musicie porównać, jeżeli pracowaliście na innych maszynach i wiecie, jakie wykonanie. Zobaczymy po dłuższej eksploatacji, co tutaj się w ogóle będzie działo, jak tutaj te koła pasowe, czy tam napędowe, jak to tam nazwać, czy to się będzie wyrabiało, czy to będzie się, nie wiem, psuło. Tego Wam nie powiem. Na chwilę obecną działa. Jak dla mnie jest to wystarczające. Myślę, że znajdzie to zastosowanie u mnie, na moim warsztacie. No i by było tyle w tym temacie. Jeśli chodzi o wykonanie konstrukcji, to jest to dość ciężkie. Także konstrukcja jest dosyć solidna, dobrze zrobiona. No i tutaj to akurat to większego też znaczenia nie ma. Najważniejszy będzie tutaj właśnie układ tnący, cały ten mechanizm, czy to nie będzie spadało, nie będzie się tutaj coś działo z tą taśmą. Wiadomo, taśma wierzchna też nie jest, będzie trzeba to zmieniać, jak się stępi. Jak na razie tu widzicie, idzie bardzo fajnie. Tnie naprawdę przyzwoicie. Cena 400 zł, myślę, że to nie jest dużo na dzisiejsze czasy. Tak więc taka zabawka tak naprawdę dla każdego, kto się próbuje coś tutaj grzebać w drewnie. Powiem Wam tylko jedno, uważajcie na palce, bo ja wczoraj mało nie straciłem trzech na pile własnej głupoty. Piła była postawiona dokładnie tak jak to. No i zsunęła się lekko, przechyliła się na mnie i poleciało po palcach. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.